szkoły mistrzostwa sportowego rekordu, czyli miejsce, gdzie szlifują swoją formę nie tylko sportową, futsalową, futbolową uczniowie naszej placówki oświatowej. Dziś ruszyliśmy z kamerą Rekord TV w odwiedziny do złotych medalistów Mistrzostw Polski do lat 14, którzy dziś między innymi nad dyspozycją matematyczną pracują w sali numer 13. Jedno pytanie na kanwie tematu dzisiejszej lekcji. To pytanie głównie do złotych medalistów sprzed paru dni. Na początek do Szczepana Muchy. Jakie było prawdopodobieństwo tego, że obronicie Mistrzostwo Polski? 100%. Przed zawodami? No to był taki lekki stresik, że nie obronimy, ale wierzyliśmy. A bohater sobotniego pierwszego spotkania, cokolwiek to znaczy, Kacper Kudzia. No był lekki stresik, ale oczywiście trener mówił, że to jest oczywiście turniej dla nas i nas od tego stresu odpędzał. Oczywiście prezes też dzień przed zawodami powiedział nam, to jest panowie dla was. I żebyśmy się nie bali, spali normalnie i wszystko było okej. Wszystko było okej? Cztery faule na dzień dobry w meczu ze Śląskiem Wrocław? No to był taki stres, ale później myślę, że odkupiłem swoje winy strzelając cztery bramki. Czy ósmoklasiści, mistrzowie Polski do lat 14, czymkolwiek w ogóle wyróżniają się na szkolnym tle? Oczywiście. Mogę tutaj zerknąć i posiłkować się klasyfikacją, która niedawno miała miejsce, klasyfikacją na pierwsze półrocze. No i mogę powiedzieć, że mamy w tej klasie bardzo dużo osób, które osiągnęły bardzo wysoką średnią ponad 5.0. Mamy też osoby, które wyróżniają się bardzo dobrym, wzorowym zachowaniem. Tych zachowań wzorowych jest aż 9, bardzo dobrych 14, więc myślę, że bardzo dobrze łączą to, co jest tutaj mottem naszej szkoły, żeby naukę połączyć ze sportem. Tak całkiem szczerze, jak tobie wychodzi to godzenie nauki ze sportem? Mi wychodzi dobrze, nigdy nie miałem złego, zawsze miałem takie oceny, które były blisko paska, ale zawsze mi brakowało jakieś tam jednej piątki, więc bardzo dobrze mi wychodzą. A teraz wróćmy do wydarzeń z minionego weekendu fali przy Startowej 13. Jako kapitan musiałeś niejako obligatoryjnie wierzyć w zespół, że obronicie mistrzostwo, ale ciężko było przed własną publicznością, momentami ogłuszający doping w finale. Jasne, niósł na skrzydłach, ale i trochę pętał nogi. Powiem tak, w pierwszym meczu ze Śląskiem Wrocław na pewno wyszliśmy z takim dużym stresem. W pierwszej połowie szczególnie, gdy no, nie potrafiliśmy nic zrobić, naprawdę broniliśmy się na swojej połowie. Ale w drugiej połowie trzeba powiedzieć, że udało nam się zejść z tego napięcia i pokazaliśmy swoje najlepsze umiejętności i dzięki temu głównie wygraliśmy ten mecz. Co potem nam dodało kolejnych skrzydeł z meczu z Trzebinią, gdzie musieliśmy zagrać po prostu mądrze. A kibice nam tylko coraz bardziej dodawali otuchy, było coraz więcej kibiców, coraz bardziej nam kibicowali i to nam coraz bardziej pomagało. Pani Aneta Janik, wychowawczyni naszych ósmoklasistów, złotych medalistów. W przekroju to bardziej humaniści, czy jednak to, co pani najbliższe umysły ścisłe? No niestety bardziej humaniści, niestety dlatego, że jestem bardziej umysłem ścisłym, ale mamy też w gronie osoby, które bardziej lubią matematykę, lubią chemię, lubią fizykę. A jaka jest ich aktywność pozalekcyjna? Mam na myśli jakiekolwiek zajęcia typu kółko teatralne, czytelnicze i tym podobne. Jest kilka osób, które brało udział w zeszłym roku w kółku teatralnym. W tym roku no, są przeładowani materiałem, więc jest ciężko z tymi zajęciami pozalekcyjnymi, ale nie można narzekać, bo uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, z matematyki, czasami pojawiają się na chemii. Nie można narzekać. Troszkę na koniec tego wątku naszej rozmowy o personaliach. Nie będę pytał o outsiderów, ale zapytam o Orłów. Orłów. Miłosz jest jednym z lepszych uczniów, nasz kapitan drużyny. Kuba Dziwisz, Paweł Pechciński, Benjamin Pach i obrońca w drużynie, czyli Igor Matlow. Libiąskie rodzynki w drużynie Mistrzów Polski do lat 14, Paweł Szemiot i Mateusz Kosowski. Powiedzcie mi, czy byliście zaskoczeni faktem powołania przez Andrzeja Buciola i Tomasza Skowryńskiego w ogóle do składu 14-latków? No ja trochę tak. No wie pan co, nie spodziewałem się, ale jeżeli zostałem powołany, to musiałem się wykazać na tyle umiejętnościami, żeby mnie trenerzy tej kadry wciągnęli.
Jak się grało z chłopakami o rok starszymi? No na pewno ciężej niż w naszej kategorii wiekowej, ponieważ wiadomo, są wyżsi zawodnicy o wiele, na przykład ode mnie, ale uważam, że zagrałem dobry turniej. Paweł, a kwestia aklimatyzacji w samym zespole na co dzień w drużynie złożonej w 90% z chłopaków o rok starszych? No dobrze jest, fajnie nas przyjęli do drużyny. No i jak się wam podobało na koniec ze złotymi blaszkami na szyjach? No na pewno był to bardzo wielki sukces, bo jeszcze nie było nam dane czegoś takiego świętować w wcześniejszej karierze piłkarza, ale na pewno było to bardzo miłe i to wspomnienie zostanie nam do końca życia. Wiecie, że to nakłada dodatkową presję w kontekście przyszłorocznych Mistrzostw Polski do lat 14, bo wtedy to wy już będziecie starymi w tym zespole. No już mamy trochę doświadczenia w tym turnieju, także będzie dobrze. Trenerze, wróćmy do niedzielnych wydarzeń w hali przystartowej finałowego dnia Mistrzostw Kraju do lat 14. Jak się pan czuł w przestworzach? Mam na myśli ten moment, kiedy drużyna fetując podrzucała pana do góry. Faktycznie, bardzo, bardzo miłe, przyjemne uczucie, kiedy drużyna też swojego trenera też docenia w takim momencie. Bardzo przyjemny moment. Pod pańskim okiem ci chłopcy trenują bodajże od półtora roku. Niemniej zna pan tą grupę dobrze, jeśli nie bardzo dobrze. Ilu spośród tych 14 złotych medalistów to tak zwani rdzenni rekordziści? To znaczy faktycznie, no z grupą pracuję już od 5 lat, dokładnie 4,5 roku jako drugi trener i półtora roku jako trener pierwszy. Natomiast tych rdzennych rekordzistów mamy no praktycznie połowę. Tutaj większość chłopców trenuje w rekordzie już dłuższy czas. Trzech chłopaków tylko ma taki najkrótszy staż, bo półtora roczny. No natomiast tutaj generalnie to są chłopcy, którzy z całego rzemiosła piłkarskiego uczą się w naszym klubie. Natomiast futsalowego właściwie no, to są nasi wychowankowie, jeżeli chodzi o stricte futsal. Na koniec pytanie, jak idzie im godzenie, łączenie nauki ze sportem z perspektywy trenera? To znaczy tak, jeżeli chodzi o wyniki w nauce, mają swoje wzloty i upadki. Jest wielu uczniów, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce. Nie ma uczniów takich, którzy wyraźnie z nauką by odstawali, tak więc można powiedzieć, że średnia klasy powyżej 4.0 w 8 klasie szkoły podstawowej jest bardzo przyzwoita. Paweł Mura, golkiper naszych złotych medalistów, jeden z dwóch obok Maćka Szkucika. Nawiasem mówiąc, mocna konkurencja w bramce rekordu. Tak, zawsze jest bardzo mocna obstawa, mamy świetnego trenera bramkarzy, trenera Bartka. No i zazwyczaj to jest taka pozycja, że jest dobrze obstawiona. Mieliście mnóstwo roboty z Maćkiem w tych mistrzostwach. Tak, było sporo roboty. Chłopaki słabo grali w obronie, w szczególności w pierwszych 5 minutach. No ale potem z meczu na mecz było coraz lepiej. No i było coraz mniej sytuacji. Po sobotnich spotkaniach zadaliśmy Andrei Buczielowi pytanie o szkolną ocenę występu podopiecznych w eliminacjach. Po głębszym namyśle wystawił dość surową notę 3. A jaka jest ocena końcowa włosko-bielskiego szkoleniowca? Że niedziela pokazywaliśmy, że umiemy grać, że mamy fajnych chłopaków, tak? I myślę, że ze złoto jest no to zasłużone, tak? I oczywiście moja ocena, którą dałem w sobotę, nie, na pierwsze dwa mecze, no to się zmieniła całkowicie. Myślę, że teraz może nie 6, bo kilka sytuacji nie wykorzystali, jak mieli wykorzystać, ale myślę, że 5,5. 5 plus możemy dać. Z wykształcenia jesteś piekarzem cukiernikiem. Zasadne jest zatem pytanie o naszych 14-latków. Czy z tej mąki będzie futsalowy chleb? Chłopaki mają swoje umiejętności, ale trzeba też umieć pokładać, łączyć razem i szkolić przede wszystkim. Nie wystarczy dodać mąka, woda, drożdż i już mamy chleb, tak? No. Bez dobry piekarz chleb nie będzie. A zatem za nami odwiedziną złotych medalistów młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 14, ósmoklasistów, którzy dziś wystąpili w składzie nieco poszerzonym o koleżanki i kolegów ze swojej ósmej klasy, a byli to Paweł Mura, Jakub Kowaliczek, Miłosz Krzępek, Kacper Kudzia, Maciej Szkucik, Igor Matloch, Paweł Pechciński, Łukasz Folek, Szczepan Mucha, Daniel Pater, Paweł Szemiot, Mateusz Kosowski, czy nieobecni w naszych filmowych kadrach Aleksander Torhalski i Nikodem Merta.